Cześć, nazywam się Artur Mierzejewski. Przedstawiam Wam kolejny zestaw ćwiczeń do wykonania każdego dnia. Jeżeli pracujecie nad spalaniem swojej tkanki tłuszczowej, czy też budową własnych mięśni, jak najbardziej są to ćwiczenia dla Was. Zapraszam do trenowania razem ze mną. Pierwsze ćwiczenia, jakie dzisiaj sobie wykonamy, będą to pompki, z tym, że nogi umieścimy sobie na krzesełku. Możecie wykorzystać oczywiście krzesełko, czy co innego macie tam w domu, w każdym bądź razie, żeby były stopy na całe nogi na podwyższeniu. Ręce położone w równolegle do siebie dłonie, jak najbliżej ciała łokcie. No i pompujemy. Zróbmy sobie 10 takich powtórzeń. 4, 5, 6, 7, 8, 9, i 10. Teraz kolejnym ćwiczeniem, jakie sobie wykonamy, planując ćwiczenia dla Was, próbuję je mieszać, żebyście poruszali każdego dnia różne partie mięśni, nie skupiając się tylko na jednym, więc wykonamy sobie teraz ćwiczenia na mięśnie brzucha. Możemy spleść sobie stopy, tutaj kolana, uda pod kątem 90 stopni do naszego tułowia. Możemy złapać się delikatnie za barki, bądź położyć dłonie na klatce piersiowej, łopatki do góry i delikatne spięcia. Pamiętajcie, nie ciągnijcie mocno głową, bardziej skupiamy się nad tym, żeby ciągnąć barki do kolan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Będziemy sobie robić te ćwiczenia wszystkie na serię. Teraz popracujemy nad naszym tricepsem. Wykorzystujemy to samo krzesełko, które używaliśmy do pompek. Nogi jak najdalej, stopy, palce patrzą do góry. Opieramy się dłońmi na rogach krzesełka. Opuszczamy cały tułów i podnosimy. Opuszczamy niemalże, siadamy popą na ziemi, podnosimy. Hop, hop, hop. 5, 6, 7, 10 powtórzeń zrobimy. 8, 9 i 10. I wracamy do pierwszego ćwiczenia, czyli znowu pompki. Opieramy się na krzesełku. I raz, dwa, trzy, cztery. Dotykamy klatką piersiową do ziemi i unosimy do góry. 6, 7, 8, 9 i 10. Oczywiście Wy zrobicie tyle powtórzeń, ile jesteście w stanie zrobić. Jeżeli uda Wam się zrobić tylko 5, jak najbardziej. Znowu robimy spięcia brzucha. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście. Pamiętajcie, ćwiczenia na mięśnie brzucha róbcie sobie zawsze nieco więcej tych powtórzeń, z racji na to, że jest to bardzo duży mięsień, więc trzeba po prostu więcej na nim popracować, bądź wykonać kilka serii typowo na brzuch. Pomyliłem oczywiście. Teraz zrobimy triceps, chciałem wrócić do pompek. Nogi daleko. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i 10. Jeżeli jesteście w stanie zrobić trzecią serię, jak najbardziej to zróbcie. Doprowadźcie każdy z tych mięśni, nad którymi teraz pracujemy, do takiej skrajnej wytrzymałości, bo w trakcie regeneracji on będzie się odbudowywał, będzie rósł jak największy i będzie pracował nad spalaniem Waszej tkanki tłuszczowej. Więc zróbmy jeszcze jedną serię. Raz, nieco szybciej. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Spięcie brzucha. Raz, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15. Jeszcze raz szybko triceps. Wykonujcie, oczywiście ja teraz coraz szybciej wykonuję te ćwiczenia. Lepiej wykonać je wolniej, a dokładniej, bo będą przynosiły lepszy efekt.
Zapraszam Was do wykonywania właśnie takich mieszanych ćwiczeń. Jeżeli chcecie się skupić oczywiście nad jakąś partią mięśni, też możecie wykonać kilka ćwiczeń na jedną partię. Natomiast takie codzienne ćwiczenia do utrzymywania zdrowej kondycji, dobrej kondycji, czy też odchudzające na spalanie tkanki tłuszczowej, budowa mięśni, jak najbardziej takie mieszane ćwiczenia są dobre. Pamiętajcie o tym, żeby wykonywać tych powtórzeń raz, że ile jesteście w stanie, a dwa, to żeby tę swoją energię rozkładać na cały trening, jaki macie zaplanowany. Czyli pierwszym elementem, jaki wykonujemy przed w ogóle zrobieniem całego takiego dziennego treningu, trzeba go zaplanować. Planujemy, robię po 3 serie każdego ćwiczenia, po 10 czy 15 powtórzeń. Korzystajcie oczywiście z naszych filmów. Zapraszam Was do ćwiczenia ze mną. Cześć!